Cześć! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam powiedzieć, jak mniej więcej wygląda wizyta w Projekt Masaż. Na początku pomyślałem, że to będzie film bardziej o tym, jak wygląda wizyta u mnie, ale e, u nas w Projekt Masaż kilka osób pracuje bardzo, bardzo podobnie, czyli właśnie ja i Patryk S., i Krzysiek, i Grzesiek pracujemy bardzo, bardzo podobnie, więc właściwie wizyta może wyglądać całkiem... Podobnie. I ten film jest generalnie dla wszystkich. Może troszkę bardziej dla um, osób, które nas odwiedzają, jako pacjenci. Niemniej jednak, myślę, że fizjoterapeuci też mogą y, jakąś korzyść z tego odnieść, dlatego że może wizyta u Was wygląda inaczej. Wiadomo, że nie ma jakichś y, ram, w, w, które są powiedzmy obowiązkowe na takich wizytach. Także może coś was też zainspiruje. Więc pierwsza taka rzecz. Jak tylko się spotykamy, no to oczywiście mamy coś co wszyscy wspólnie nazywamy wywiadem. Brzmi dosyć poważnie, ale to nie jest absolutnie nic takiego, że siadaj, kwestionariusz, od odpowiadaj na pytanie. Absolutnie nie, po prostu sobie rozmawiamy na ten temat. Co właściwie wspólnie możemy tutaj osiągnąć, dlatego że do fizjoterapeuty przychodzi się oczywiście z jakimś problemem. Dlatego, pierwsze właściwie o co pytam, to, w czym jestem, jestem w stanie pomóc. No i tutaj oczywiście dowiaduje się zazwyczaj o tym, jaki jest główny cel wizyty, ale ten tak zwany wywiad obejmuje znacznie, znacznie więcej informacji. Niż tylko to, gdzie boli, może dlaczego boli i jaki to jest ból. Dlatego, że ból jest jakby tylko jednym takim fizjologicznym procesem, który właściwie jest tylko informacją o tym, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy. Ale pytam też o znacznie, znacznie więcej rzeczy, takich jak na przykład dotyczące. Żywienia i trawienia dotyczące nawyków, e, takich powiedzmy higieny snu, e, czy w ogóle trybu życia, e, dlatego że to też są rzeczy, które mają dosyć duży wpływ na, naszą, e, na nasze ogólne zdrowie, na całe nasze samopoczucie. E, I staram się właśnie poszukać miejsc, które mogą wymagać troszeczkę uwagi. To się dalej przekłada oczywiście na, na naszą pracę, dlatego że też ważnym elementem pracy fizjoterapeuty jest edukacja. Czyli e, poza tym, że staramy się robić całkiem fajne rzeczy, gdzieś tam manualnie, e, co, co czasami w ogóle wygląda jak e, magiczne sztuczki, to e, pomagamy też, e, właśnie czasami. E, no nie chciałbym tego nazywać taką konsultacją jak, jak, u, jak u dietetyka, ale niektóre rzeczy e, sobie tak usystematyzować w tym, co jemy i mniej więcej kiedy jemy. E, absolutnie właśnie nie wchodząc w kompetencje dietetyka. E, czasami właśnie takie rzeczy dotyczące tego, e, jak sprawić, żeby nam się lepiej spało. Dlaczego tak cały czas nawiązuję do tego snu? Dlatego, że wszystko to, co robi fizjoterapeuta, to jest to jakieś dostarczanie pewnego rodzaju informacji do naszego ciała. To są różne bodźce, które oddziałują na naszą fizjologię. Żeby one miały prawo zadziałać i żeby ktoś poczuł się w ogóle lepiej, to jego układ nerwowy musi mieć możliwość przepracowania tego, czyli jakby i zapamiętania, i wdrożenia. Tej informacji w życie. W momencie, kiedy słabo się odżywiamy, nie wysypiamy się, albo po prostu nawet wydaje nam się, że poświęcamy tego czasu na sen całkiem sporo, ale jakościowo jest to no, po prostu słabe, no to te efekty leczenia są dużo, dużo gorsze. Dlatego czasami wystarczy wprowadzić kilka drobnych zmian, żeby to leczenie przebiegało szybciej. Więc oczywiście poza jakby samym tym. Wywiadem, który kieruje nas na to, co możemy gdzieś tam usprawnić, czy na jakim polu możemy działać, no to też zwracamy dużą uwagę na to, co potencjalnie może być przeciwwskazaniem do, do terapii. To znaczy, e, nawet jeśli pacjent przychodzi do nas bez e, jakichś badań obrazowych czy badań laboratoryjnych, to często po samej rozmowie jesteśmy w stanie e, wywnioskować, czy takie badania. Będą w ogóle do czegoś potrzebne, i w razie jakichkolwiek wątpliwości też na takie badania odsyłamy. Zazwyczaj nie jest to potrzebne, ale tak jak wspomniałem, jeśli pojawiają się żółte albo czerwone flagi, czyli jakby takie sytuacje, które potencjalnie mogą być dla naszego pacjenta niebezpieczne, to oczywiście odsyłamy ich do, do innego specjalisty, najczęściej właśnie do. Lekarza. Po wywiadzie czas na testy. I czym te testy są? Oczywiście może to nam się kojarzyć z jakimiś egzaminami w szkole, ale absolutnie nic podobnego. Są to najczęściej proste czynności, o które. Prosimy pacjenta, żeby je wykonał, i po prostu staramy się przez to zaobserwować jakieś deficyty ruchowe, czy może w trakcie których wykonywania pojawia się ból, czy jakieś ograniczenie funkcji, które pacjent nam wcześniej zgłaszał, i nazywamy to właśnie takim testem funkcjonalnym. On nam jest potrzebny później do tego, żeby kontrolować przebieg leczenia, czyli jeśli na wizytę, czy nawet w trakcie powiedzmy. Kolejnych minut, gdzieś tam pracy z pacjentem pojawia się już tutaj poprawa, no to spodziewamy się, że, że to jest jakby dobry kierunek leczenia, który obraliśmy. Część testów to są też testy różnicujące albo też kolejne testy diagnostyczne. W momencie, kiedy nie byliśmy do końca pewni z samego wywiadu, czy powinniśmy pracować, czy powinniśmy gdzieś tam też odesłać na dalszą diagnostykę. Czy też chcemy sobie zróżnicować, które powiedzmy tkanki w ciele akurat tutaj wymagają leczenia? Więc to są zazwyczaj takie proste testy kliniczne. Trzecia rzecz. Po testach przychodzi czas na próbę leczenia, czyli wykonujemy poszczególne ruchy mające na celu sprawdzenie, które tutaj tkanki wymagają jakiejś naszej szczególnej uwagi. Wykonujemy terapię, to jest najczęściej terapia manualna, i od razu po niej, czasami to trwa kilka, kilkanaście minut, sprawdzamy, co się zmieniło. Czyli wracamy do tych naszych testów funkcjonalnych, szukamy kolejnych miejsc czyli szukamy też powiedzmy zależności między tymi rzeczami, które pacjent nam zgłasza, między jego też historią chorobową. Tutaj czasami trzeba wziąć pod uwagę rzeczy, które zdarzyły się znacznie, znacznie, znacznie wcześniej, zanim odczuliśmy pierwsze jakieś symptomy bólowe. No i później oczywiście z każdą jakąś próbą terapeutyczną wracamy do tego testu funkcjonalnego. I ostatnia rzecz, czyli sprawdzenie po kilku takich próbach staramy się sprawdzić jeszcze raz wszystko to, co zrobiliśmy, czy efekty, które udało nam się uzyskać, są właściwie zadowalające, przede wszystkim dla naszego pacjenta. Staramy się czasami dać jakąś pracę domową, czyli najczęściej jedną, dwie, trzy minuty, którą trzeba sobie gdzieś tam poświęcić, żeby niektóre rzeczy utrwalić. Wdrażamy jakieś elementy edukacyjne, czyli podpowiadamy, co jeszcze można dla siebie zrobić w tym czasie pomiędzy kolejnymi sesjami terapeutycznymi, żeby te efekty były trwałe i jeszcze lepsze. No i oczywiście wspólnie staramy się określić, co tak naprawdę jest powodem tego, że musieliśmy się w ogóle spotkać, dlatego że to jest w sumie najłatwiejsze do określenia <coughs> właściwie po wizycie, a nie jeszcze przed nią, dlatego że w trakcie pojawiają się bardzo różne e, korelacje, które e, jakby są właściwie niemożliwe do określenia dopiero po e, jakby wykonaniu samego wywiadu. Dlatego wtedy, jakby na sam koniec wizyty, to jest dobry moment na to, żeby spróbować określić, na czym stoimy. Mniej więcej ile wizyt będziemy potrzebowali na to, żeby taką terapię doprowadzić do końca i ustalamy jakieś dalsze wspólne cele, co możemy razem uzyskać. Taka wizyta trwa około godziny. Powiedzmy, że zazwyczaj między 45 minut a, a godziną później sugerujemy najczęściej tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie przerwy, po której widzimy się jeszcze raz. wracamy do tego pierwszego elementu, czyli do wywiadu, staramy się spytać, co tam tego momentu się zmieniło. No i oczywiście gdzieś tam te czynności się powtarzają. Więc mniej więcej wizyta wygląda tak, Jak widzicie schemat, Powiedzmy, tej wizyty jest taki, chyba, dosyć prosty i, i logiczny. Jest oczywiście kilka czynników, e, które fajnie byłoby wziąć pod uwagę przed wybraniem się do fizjoterapeuty. Także będziemy mieli niedługo dla Was jeszcze jeden film, e, właśnie głównie dla pacjentów, dotyczący tego, jak przygotować się do wizyty u fizjoterapeuty. Także na taki film jeszcze e, musicie chwileczkę poczekać. Na dzisiaj to już wszystko. E, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknij subskrypcję naszego kanału, jak wiesz pojawia się tutaj mnóstwo fajnych zajawek a raz, kilka razy w tygodniu, także jeśli chcesz mieć do obejrzenia coś fajnego, merytorycznego, to pozostaje tylko to zrobić. Cześć!